LKS Łomża TV, Sebastian Szymowski, Łukasz Sobieszczuk. Witamy na pomeczowej konferencji prasowej meczu Łomżyskich Sportowych Gry Suwałki. Witamy trenera zespołu gości. Tradycyjnie na sam początek prosimy o podsumowanie tego spotkania oczami trenera Wigier Suwałki. Dobry wieczór. Na pewno to było dla nas trudne spotkanie dzisiejsze. Mecz nie układał się po naszej myśli, już gdzieś tam na rozgrzewce też nasz podstawowy bramkarz Mateusz Taudul doznał kontuzji. Natomiast w jego miejsce wszedł młodzieżowiec Michał Dębski. Uważamy, że naprawdę zagrał solidne zawody, wytrzymał na pewno ciśnienie. Pierwsza połowa, uważam, że do 35 minuty, do straconej bramki, mieliśmy dużą kontrolę nad spotkaniem. Pokazywaliśmy jakość piłkarską, na pewno lepszy pomysł od przeciwnika na ten mecz. Natomiast zabrakło nam konkretu, tak? Bo nie strzeliliśmy bramki. Pomimo tego, że w tej tercji ostatniej byliśmy wielokrotnie i mieliśmy dośrodkowania, zwłaszcza z prawej strony boiska. Brakowało nam w polu karnym tego, żeby postawić kropkę nad i rozpocząć to spotkanie od prowadzenia. Łomża wykorzystała nasz jeden błąd, gdzieś tam pewnie to było bardziej po szybkim ataku. Strzeliła na bramkę na 1-0. Po części ta bramka trochę ustawiła też mecz. Drugą połowę też powiedzieliśmy sobie w szatni, że mecz trwa 45 minut i bez względu na to, co będzie się działo, musimy dążyć do tego, żeby odwrócić losy spotkania i uważam, że drużyna wyszła na pewno z dobrą energią na drugie spotkanie. Natomiast zaczęliśmy je od stałego fragmentu gry, po którym Łomża strzeliła nam bramkę. To trochę nam podcięło skrzydła, przegrywaliśmy w tym momencie 2-0. Ale wielkie brawa i uważam, że jestem w pełni dumny z postawy chłopaków po tym, co się wydarzyło po bramce na 2-0, bo dążyliśmy w dalszym ciągu do tego, żeby odwrócić losy spotkania. Stwarzaliśmy sytuacje bramkowe i strzeliśmy bramkę na 2-1. I trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że ten mecz jakby potrwał parę minut dłużej, to uważam, że byliśmy w stanie ten mecz przynajmniej zremisować. Zabrakło nam na pewno konkretu. Gratuluję drużynie gości 3 punktów. My natomiast musimy wyciągnąć wnioski z tego spotkania, dalej pracować, bo uważam, że tą pracę, którą wykonujemy i ten kierunek, który obraliśmy, jest widoczny na boisku i w tym meczu potrafiliśmy też wielokrotnie zdominować przeciwnika, kontrolować spotkanie i można było swobodnie oglądać to, co prezentowaliśmy na boisku i ten kierunek, który wykonujemy podczas treningów, jest dobrze obrany. Nie zawsze się wygrywa. W dzisiejszym meczu wygrała LKS Łomża, która była bardziej konkretna, wykorzystała nasze błędy. Nam zabrakło kropki nad i, ale nie zwieszamy głów. Uważam, że druga połowa jest jeszcze bardziej budująca dla nas, pokazująca to, że Wigry Suwałki będą się liczyć w tym sezonie. Dzień dobry trenerze, Łukasz Sobieszczuk. To ja tak dopytam o te stałe fragmenty, o których trener wspomniał, bo czy nie sądzi trener, że trochę zawiodła obrona tych stałych fragmentów w pana drużynie, bo po 3 czy 4 rzutach rożnych LKS dochodzi do sytuacji oddawą strzały? Oczywiście, no, jakbyśmy sobie sprawdzili średnią wzrostu drużyny LKS Łomża i średnią wzrostu Wigry, to by była kolosalna różnica pomiędzy jedną drużyną a drugą. My w tym momencie mieliśmy na zbliżonym wzroście bodajże 2 zawodników na boisku. Łomża, LKS Łomża to jest drużyna, która fizycznie na pewno przewyższa pozostałe drużyny pod kątem wzrostu i może ten element na pewno śmiało wykorzystywać. Oczywiście przy tej bramce na 2-0 na pewno popełniliśmy błąd. Musimy to sobie oglądać, przeanalizować, wyciągniemy z tego wnioski, żeby jeszcze lepiej bronić te stałe fragmenty gry. Z kolei my, pomimo tego, że nasz wzrost nie jest jakimś nie wiadomo jakim atutem, strzelamy dużo bramek ze stałego fragmentu gry. Dzisiaj mieliśmy sporo rzutów rożnych, sporo rzutów wolnych. Niewiele brakowało, żeby też po tym zdobyć bramkę, natomiast zabrakło, tak jak powiedziałem, kropki nad i konkretu, żeby tą bramkę zdobyć. I w trakcie dzisiejszego spotkania widać było, że oba zespoły mają swój pomysł na ten mecz. I czy z perspektywy pana trenera jednak czymś zaskoczył LKS? Czy jakby trener spodziewał się takiej gry LKS-u, czy jednak gdzieś tam pewne elementy widać było, że się zmieniły w kontekście poprzedniej spotkania?
Znaczy, nie chcę gdzieś tam nic odbierać drużynie ŁKS Łomża, natomiast my do każdego przeciwnika podchodzimy tak samo. Analizujemy każdego przeciwnika i dokładnie też przeanalizowaliśmy drużynę ŁKS Łomża. Wiedzieliśmy, w jakiej strukturze grają, w jakiej strukturze bronią, jak wychodzą do presu, jak się ustawiają, gdzie są minusy tej drużyny, co można wykorzystać. I wieloma fragmentami staraliśmy się to robić. Uważam, z całkiem niezłym pomysłem. Natomiast piłka nożna to jest gra, w której trzeba zdobywać bramki. My zdobyliśmy tylko jedną. Trochę już podsumowując, o co Wigrysowowi gra w tym sezonie? Już możemy w tym momencie to powiedzieć, czy jeszcze za wcześnie? My w każdym meczu będziemy walczyli o 3 punkty, o zwycięstwo. Chcemy podchodzić tak samo do każdego kolejnego spotkania. Co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Na ten moment jesteśmy po meczu z Łomżą, gdzie nie zdobyliśmy tych punktów. Odpoczywamy, regenerujemy się, pracujemy dalej i skupiamy się na kolejnym meczu ligowym już w Suwałkach z Unią Skierniewica. To w takim razie dziękuję bardzo trenerze za udział, za obecność się w Łomży, za udział w tej konferencji prasowej. Oczywiście życzymy sukcesów i kolejnych zwycięstw, punktów do następnych spotkań. Dziękuję i gratuluję. Panie trenerze, witamy. Tradycyjnie na początek prosimy o podsumowanie tak ze swojej perspektywy dzisiejszego spotkania między ŁKS-em i Legionami Suwałek. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że dzisiejsze święto piłkarskie w Łomży spełniło swoje oczekiwania zarówno na boisku, jak i na trybunach. Na boisku widzieliśmy głośny doping, piękne oprawy, a na boisku z kolei widzieliśmy walkę o każdą piłkę i oba zespoły były bardzo zdeterminowane, żeby wygrać to dzisiejsze spotkanie. Co do przebiegu meczu, myślę, że początek, te pierwsze fragmenty zespół gości dominował. Mieliśmy trochę problem, żeby się zaaklimatyzować do warunków panujących, bo był to pierwszy nasz mecz przy światłach tutaj u siebie, więc to było dla nas na pewno nowe doświadczenie. Ale z biegiem trwania tej pierwszej połowy, no to widać, że drużyna się aklimatyzowała i realizowała plan na mecz. Bramka na pewno dodała nam skrzydeł i byliśmy tym zespołem, który dominował. Druga połowa, myślę, że lepiej się nie mogła rozpocząć dla nas, bo od razu zdobyliśmy bramkę po rzucie rożnym. Wcześniej też była dogodna sytuacja, gdzie Dawid próbował lobować młodego bramkarza z Suwałk. I wszystko szło zgodnie z planem, jednak błąd gdzieś tam w obronie poskutkował bramką kontaktową dla zespołu gości. Ta bramka na pewno nas nie podłamała, bo chwilę później mieliśmy bardzo dogodną sytuację 2-1 w tej trzeciej strefie i myślę, że jeżeli byśmy ją odpowiednio rozegrali, to zamknęlibyśmy ten mecz, zabili już po prostu, bo zostałoby tam 25 minut do końca, dwie bramki przewagi i byśmy to spokojnie kontrolowali. Tak się jednak nie stało. Drużyna z Suwałk też miała swoje okazje, ale uważam, że bardzo dobrze realizowaliśmy nasze założenia, jeżeli chodzi o grę w obronie i poza tam kilkoma strzałami z dystansu czy dośrodkowaniami, no to nie było takiej sposobności, żebyśmy stracili bramkę w tym meczu. Dziękuję i gratuluję swojej drużynie, zespołowi gości. Życzymy powodzenia w kolejnych meczach, bo jest to zespół, który chce grać w piłkę i życzymy również, żeby tam w Pucharze Polski szli jak najdalej, no bo to na pewno dla tych młodych chłopaków jest fantastyczna przygoda. I trenerze, w kontekście ostatnich spotkań, chociażby meczu z WKS-em Wikielec, który był rozgrywany w 2018, rozmawialiśmy o tym, że gdzieś tam jeszcze brakuje tej skuteczności do tego, żeby ten zespół osiągał te cele, które sobie stawiał przed meczem. Dzisiaj widać było, że ta skuteczność jest o wiele lepsza i czy w Pana ocenie to był ten brakujący element do tego, żeby jednak dzisiaj grać w takim meczu jak dzisiaj, mecze, które jednak, no mówmy się, jednak kibicom sprawia wielką radość i chyba tego wszyscy oczekujemy od Biało-Czerwonych. Znaczy na pewno wolelibyśmy grać takie mecze, gdzie tworzymy tych sytuacji mniej niż w meczach z Mławą czy z Wikielcem, ale wygrywamy ten mecz i ta nasz procent skuteczności jest większy, ale to mówię, to na pewno jest praca i bardzo cieszę się z tego, że
te sytuacje, które mieliśmy, no to wykorzystaliśmy, a przy lepszych tam zachowaniach mogliśmy zdobyć tych bramek jeszcze więcej, ale tak jak mówię, jest to na pewno element, na którym będziemy w dalszym ciągu pracować. Dzień dobry trenerze, gratulacje zwycięstwa. Przed tygodniem wygrana z Mławianką po takim golu w samej końcówce spotkania. Dzisiaj też zwycięstwo z bardzo trudnym rywalem. I czy można powiedzieć, że ten taki mini kryzys, który był w zespole FPS-u, jest już za nami? Znaczy my jako drużyna, jako sztab, no nie podchodziliśmy do tego, że jest to kryzys, bo zarówno te mecze z Mławą, z Wikielcem, czy nawet ten przegrany z Wartą Sieradz, no to dobrze graliśmy, tworzyliśmy sytuacje bramkowe, tylko brakowało nam tej przysłowiowej skuteczności i takiego szczęścia piłkarskiego. Moglibyśmy mówić o kryzysie, gdyby nasi rywale nas dominowali od początku do końca meczu i nie mielibyśmy na to pomysłu, jak z tego wyjść. A mówię, sytuacje w meczu z Wartą Sieradz czy z tych wcześniejszych meczach, no to zawsze tworzyliśmy, więc na pewno nasze takie podejście mentalne, no to trochę przysłabło, bo piłkarze pracują, dają z siebie wszystko, czy to podczas meczów, czy podczas jednostek treningowych, jednak nie było gdzieś tej nagrody, ale no my nie zeszliśmy z obranej ścieżki i funkcjonujemy tak samo cały czas. Wiadomo, że dzisiaj zwycięstwo jest zasługą całego składu kolektywu, ale też względem opinii wielu kibiców. Bardzo dobry występ w wykonaniu Przemka Żebrowskiego, który no, część kibiców była zaskoczona jego obecnością w pierwszym składzie. Jak trener ocenia jego występ i fakt, to, że ta pierwsza jedenastka motywowała do tego występu, faktycznie zostawił serce na boisku. Na pewno, jeżeli chodzi o te cechy wolicjonalne, no to jest to coś, co wyróżnia Przemka, no bo zawsze daje z siebie wszystko, nawet jeżeli już mu gdzieś tam głowa lata i no to cały czas biega, cały czas walczy. Na pewno, mówię, decyzyjność, jeżeli chodzi o fazę gry w obronie do poprawy, no bo to nie była jego nominalna pozycja, ale była taka potrzeba, wyszedł, dał z siebie wszystko i super. No, ta praca też jego pokazuje, że każdy musi być gotowy, bo nigdy nie wie, kiedy dostanie szansę. Pamiętamy, że Przemek wszedł w pierwszym meczu z Pelikanem Łowicz, następnie wszedł w końcówce spotkania z Jagiellonią Białystok i dopiero teraz dostał swoją szansę od początku i uważam, że zagrał poprawnie i tak jak każdy zawodnik, dał z siebie wszystko i był dzisiaj wartością pozytywną. To jeszcze zapytam o zmianę taką nagłą w bramce rywali. Czy kiedy trener sztab dowiedzieli się, że w bramce wystąpi 16-latek, to w jakikolwiek sposób zmieniło założenia taktyczne? Czy na przykład trener polecił swoim piłkarzom oddać więcej strzałów, czy nie miało to żadnego wpływu? Nie, nie miało to dla nas znaczenia. Mieliśmy swój plan na mecz i chcieliśmy go realizować. Na pewno gratulacje dla młodego bramkarza Wigier, bo chyba chłopak rocznik 2008 i wszedł dzisiaj w meczu to takim, myślę, że dużym kalibrze kibicowską światła i bronił bardzo dobrze, poza tam kilkoma interwencjami, to myślę, że wszedł i trener na pewno jest z niego zadowolony, jak na, nie wiem, czy to był debiut, ale myślę, że pozytywnie można jego ocenić. Tyle, że podsumowując, przynajmniej kolejne spotkania, życzymy powodzenia w meczu z Sokołem, również w meczu w Łomży z Legią do Warszawy, czymś do zobaczenia podczas kolejnej konferencji. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.